zbyt grup spotkań organizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej. To jeszcze raz. Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z historią w ramach cyklu spotkań organizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej. Dzisiaj mamy przyjemność i zaszczyt gościć profesora Grzegorza Motykę. Profesor Grzegorz Motyka jest pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, także jest wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przede wszystkim jest jednym z najwybitniejszych w Polsce znawców stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku, autorem wielu książek dotyczących stosunków polsko-ukraińskich czy historii Ukrainy, między innymi książki o konflikcie polsko-ukraińskim w latach 40., ale także książki o współpracy podziemia polskiego, akowskiego i poakowskiego z podziemiem ukraińskim. Współautorem tej książki wraz z profesorem Grzegorzem Motyką jest także profesor Rafał Wnuk, pracownik Muzeum II Wojny Światowej. Ta książka, którą dzisiaj mamy przyjemność prezentować, a raczej którą profesor Grzegorz Motyka zaprezentuje, jest w pewnym sensie sumą wiedzy i badań autora dotyczących tego, co najtrudniejsze i najbardziej dramatyczne w stosunkach polsko-ukraińskich w XX wieku, czyli lat 40. W tych relacjach polsko-ukraińskich, o których profesor Grzegorz Motyka będzie mówił, najbardziej dramatyczny była masowa zbrodnia dokonana na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i Podolu, ale także mniej znane karty, czyli walki polsko-ukraińskie na tych terenach, które dzisiaj stanowią południowo-wschodnie krańce Polski w granicach po 1945 roku. Także ta część konfliktu polsko-ukraińskiego zamyka się, czy jest zamknięta w pewnym sensie masowymi przesiedleniami Ukraińców w ramach akcji Wisła w 1942 roku. Także trudno znaleźć temat nie tylko w stosunkach polsko-ukraińskich, ale też w polskiej historii w XX wieku trudniejszy, bardziej dramatyczny, budzący większe kontrowersje. Ten krótki wstęp, moją prezentację zakończę taką moją deklaracją, że w moim przekonaniu to podejście, które prezentuje profesor Grzegorz Motyka, jest wzorem rzetelności, obiektywizmu i także pewnego dystansu badawczego, który historyk powinien zawsze zachowywać, a zwłaszcza do tematów, które są tak dramatyczne, trudne i które budzą tak wiele emocji nawet po kilkudziesięcioleciach. Bardzo proszę, oddaję głos panu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Chciałbym przystąpić, mówić, że tak będzie najlepiej. Bardzo dziękuję Muzeum II Wojny Światowej za zaproszenie i możliwość powiedzenia paru słów o swojej książce, a przede wszystkim o problematyce relacji polsko-ukraińskich w czasie II Wojny Światowej. Ja nie będę rozwijał zbyt szeroko, nie będę zbyt długo mówił o tym, dlaczego ta książka powstała, ale jedno wydaje mi się, że warto powiedzieć, że ta książka, profesor Masowicz mówił, że jest takim podsumowaniem moich badań, natomiast ona w tym sensie nie powstała z mojej inicjatywy, z propozycją napisania tej książki zgłosiło się do mnie wydawnictwo. I nie ukrywam, że ja przez kilka miesięcy się wahałem, czy chcę w takiej formule bardziej popularnym pokazać zarys siłą rzeczy konfliktu polsko-ukraińskiego w czasie II wojny światowej, tuż po niej, czy nie. I w końcu po wielu wahaniach zdecydowałem się, że tak, oprócz tego, że sama marka wydawnictwa do tego skłaniała, że to będzie po prostu z punktu widzenia historyka z
zwyczajnie dobre rozwiązanie. Natomiast z drugiej strony dla mnie istotne było to, że chciałem pokazać właśnie w takiej bardziej popularnej, niewąskiej, naukowej formule opinii publicznej w Polsce, że nieprawdziwa jest niezwykle szeroko w Polsce rozpowszechniona opinia, jakoby na temat relacji polsko-ukraińskich nic historycy nie piszą, nie mówią, nie badają, że w ogóle się tym nie zajmują. Ja chciałem pokazać w tej książce, że jest dokładnie odwrotnie, że w ciągu ostatnich 20 lat, że innymi słowy mówiąc po 1989 roku z III Rzeczpospolitej, ale także i na powstałej w 1991 roku niepodległej Ukrainie, bardzo wielu historyków podjęło trud badania tej problematyki i chociaż oni niejednokrotnie się spierają, czasami kłócą, czasami wręcz nie znoszą się na wzajemnie, również w sensie emocjonalnym, to jednocześnie ich wspólny wysiłek sprawił, że na ten temat, na temat tych relacji wiemy już niezwykle dużo. Moim zdaniem śmiało można powiedzieć, że wiemy znacznie więcej, co nie znaczy, że wiemy wszystko, że badania są skończone. Bardzo wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, ale wiemy już więcej, niż jest wiadomo na temat terroru niemieckiego wobec Polaków w czasie II wojny światowej. Znaczy w ciągu tych 20 lat wyprzedzono badania, które prowadzono w międzyczasie, czy jeszcze wcześniej w PRL-u na temat zbrodni nazistowskich. Proszę Państwa, ta książka jest właściwie o takim szczególnie dramatycznym fragmencie polsko-ukraińskiej historii, o konflikcie polsko-ukraińskim z lat 1943-1947, który, i to podkreślam w książce i staram się udowodnić tą tezę, polemizując z wieloma utartymi takimi stereotypowymi punktami widzenia czy to polskiej, czy ukraińskiej historiografii, który to konflikt dzieli się wyraźnie na dwie fazy, częściowo chronologicznie nakładające się na siebie. Pierwsza zaczyna się dokładnie w lutym 1943 roku i trwa gdzieś do połowy 1945 roku. Druga chronologicznie nakłada się na tą pierwszą, bo zaczyna się gdzieś w drugiej połowie 1944 roku i trwa do końca roku 1947, można to nawet do 1948 roku, ewentualnie do początku 1948 roku podziałać. Pierwsza faza, dlaczego mówię, że wiemy dokładnie, kiedy się zaczyna w lutym 1943 roku, bo jej początek wyznacza data wymordowania pierwszej polskiej wioski wsi Parośle i ona upływa w cieniu tak zwanej antypolskiej akcji prowadzonej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, frakcję Bandery i Ukraińską Powstańczą Armię. Ta akcja antypolska, można powiedzieć, trwa do 1945 roku. Są bardzo krwawe, ludobójcze czystki etniczne prowadzone przede wszystkim w Galicji Wschodniej i na Wołyniu. Na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, bo na Wołyniu one się rozpoczynają w 1943 roku, przede wszystkim trwają. I ta antypolska akcja, właśnie dynamikę wydarzeń w tym okresie tego konfliktu nadają działania OUN i UP. Druga faza ma zupełnie już inny charakter. Tutaj dynamikę wydarzeń nadają sowieckie i polskie władze komunistyczne. I w tym wypadku mamy do czynienia, ja to określam jako stalinowskie czystki etniczne. Znaczy, to są przymusowe, mniej lub bardziej przymusowe wysiedlenia Polaków z Wołynia, z Galicji Wschodniej, Ukraińców, Łemków z ziem dzisiejszej Polski na Ukrainę, Polaków z Wołynia i z Galicji Wschodniej na ziemię dzisiejszej Polski. To się ta operacja w obydwie strony odbywa się w latach 1944-1946 i końcowy akord to są przymusowe wysiedlenia Ukraińców już w dzisiejszej Polsce z południowo-wschodnich krańców na zachodniej. Proszę Państwa, ja oczywiście nie będę streszczał Państwu całej książki, bo to nie starczyło mi tych kilkudziesięciu minut. Mam nadzieję, że będzie później dyskusja, ewentualne pytania, będę mógł na nie odpowiedzieć szerzej.
W związku z tym będę odnosił się to tylko do tych niektórych punktów, gdzie ja, czy to z ukraińskimi historykami, czy polskimi badaczami, polemizuję, gdzie się nie zgadzam.